To jest Techfulness, najbardziej ludzki podcast o technologii, uczuciach i biznesie. Razem z naszymi gośćmi opowiadamy o praktycznym zastosowaniu nowych technologii w świecie biznesu. Zapraszamy! Dzień dobry Państwu, witamy ponownie ze studia Techfulness, dziś w pełnym składzie prowadzących, wraz z Mateuszem. Dzień dobry. Dzisiejszym odcinkiem kończymy minisezon poświęcony sektorowi motoryzacyjnemu. Rozmawialiśmy dotychczas o obecnych trendach w branży, o automatyzacji i robotyzacji produkcji. Dziś natomiast wraz z naszymi gośćmi przybliżymy Państwu temat konkretnej technologii, która coraz mocniej zaczyna być obecna w branży motoryzacyjnej i to w rozmaitych obszarach. Techfulness. Technologie, uczucia i biznes. O cyfrowych bliźniakach porozmawiamy dzisiaj ze znakomitymi gośćmi. Pawłem Bogaczem, doktorem habilitowanym inżynierem, profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Oraz Grzegorzem Szydełko, wieloletnim wiceprezesem i dyrektorem operacyjnym, a od niedawna prezesem firmy Team Technik Polska. Dzień dobry panie Grzegorzu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Grzegorzu, przejął pan funkcję głowy firmy prezesowską. Tak, to prawda. W ostatnim czasie podjąłem taką rolę, podjąłem się takiej roli i od poprzedniego miesiąca pełnię funkcję prezesa. Wcześniej byłem wiceprezesem przez kilka lat, a tak naprawdę w Team Technik Polska jestem od początku, czyli od założenia tej firmy. Już ponad 17-18 lat działam na rynku polskim. Jako ekipa Techfulness trzymamy mocno kciuki za pana powodzenie w nowej roli. Bardzo dziękuję. Gratulujemy raz jeszcze. Mateusz, trochę ubiegłeś moją prośbę i moje pytanie pierwsze do panów, bo właśnie chciałam zapytać panów o to, abyście powiedzieli parę słów o sobie i o organizacjach, które reprezentujecie, a szczególnie z uwzględnieniem tego, dlaczego cyfrowe technologie takie jak właśnie cyfrowy bliźniak znajdują się w kręgu waszych zainteresowań, zainteresowań waszych organizacji. Może panie Grzegorzu, jeżeli pan już od Team Techniku i o swojej funkcji tam zaczął, to jeżeli moglibyśmy od pana rozpocząć. Firma Team Technik działa w Polsce od 2005 roku. Jesteśmy partnerem grupy Team Technik, która na rynku budowy maszyn i w tej specjalizacji działa około 50 lat, także długa historia za nami. I od początku naszej działalności w Polsce skupialiśmy się na rynku automotive i to jest nasza główna branża, dla której dostarczamy linie półautomatyczne, zautomatyzowane, o wysokiej wydajności, o dużej elastyczności. Obecnie w Polsce mamy dwie lokalizacje, centralę w Skawinie koło Krakowa i oddział w Ostrowie Wielkopolskim. Zatrudniamy na dzień dzisiejszy 300 osób, głównie są to inżynierowie i specjaliści. Naszymi głównymi branżami, w których się poruszamy i dla których dostarczamy linie i maszyny, to jest branża automotive w przeważającym udziale naszych przychodów oraz szeroko pojęty industrial goods, czyli różne komponenty, w tym elementy bateryjne i baterie, moduły bateryjne oraz branża, w której zaczynamy naszą działalność. To jest szeroko pojęty life science. A więc wyroby medyczne głównie? Wyroby medyczne, ale nie konkretnie bardzo medyczne, tylko raczej wyroby takie jak elementy codziennego użytku. W tym sektorze bardziej się skupiamy, jeżeli chodzi o maszyny do produkcji, do montażu tego typu komponentów. Dziękuję. Nie wspomniał pan o cyfrowych bliźniakach, ale o nich będziemy już za chwilkę. Panie profesorze, gdyby pan mógł o sobie i o AGH parę słów powiedzieć. Oczywiście, natomiast ja rozpocznę od gratulacji dla pana prezesa jeszcze raz i powodzenia w nowych funkcjach i nowych odpowiedzialnościach i obowiązkach. Przechodząc do pytania, bardzo miło być u państwa i rzeczywiście reprezentować Akademię Górniczo-Hutniczą. Akademię, która weszła w 105 rok swojej działalności i od 105 lat zajmuje się kształceniem, ale także rozwijaniem inżynierów i magistrów, ale także jeszcze dalej doktorów, profesorów w zakresie szeroko pojętych nauk inżynierskich, aczkolwiek również rozwijając się w zakresie nauk społecznych. Jesteśmy, mamy nadzieję, że możemy powiedzieć, jedną z największych i liderujących uczelni wyższych, technicznych w Polsce. Z tego tytułu oczywiście staramy się pomagać przemysłowi i od strony kształcenia kadr, ale także od strony rozwijania procesów i dziedzin naukowych, które jako nauki stosowane w tym, że przemyśle się rozwijają. Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o cyfrowym bliźniaku, ale czym ten cyfrowy bliźniak tak faktycznie jest? Dziękuję za pytanie. Rozumiem, że troszkę to teoretyka, metodyka. Rzeczywiście jest to wirtualny reprezentant rzeczywistych obiektów. Pierwszą taką definicję, którą uznano za definicję szeroko stosowaną, rozpoznawalną, określono w 2002 roku, choć oczywiście samo ujęcie tego podejścia jest starsze. I wymyślono taki wirtualny obraz realnego obiektu po to, żeby można było odpowiednio go
projektować, mówię i wracam oczywiście do kwestii tego obiektu realnego już, a następnie oczywiście z jego użyciem optymalizować te procesy, w ramach których ten obiekt jest używany. Rzeczywiście rozpoczęło się od obiektów, natomiast w ostatnim czasie coraz częściej mówi się o łączeniu tych obiektów w większe elementy, elementy systemowe, elementy procesowe i od czasów tejże definicji, to jest definicja, która została określona przez Gartnera w 2002 roku, rzeczywiście rozwinęło się to mocno, bardzo szeroko. Można powiedzieć, że w takich dwóch głównych kierunkach działania, z jednej strony w projektowaniu przyszłych obiektów i procesów, z drugiej strony oczywiście nawiązując do tego kierunku ich optymalizacji i poprawiania ich skuteczności, efektywności. Jako wychowanek Politechniki nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, czym cyfrowy bliźniak różni się od takich zwykłych metod numerycznych? Przede wszystkim tym, że opiera się na kilku zasadach i dzięki temu ma kilka zalet, których tamte metody nie posiadają. Natomiast ten realny bliźniak ma w sposób ciągły, interaktywny i w czasie rzeczywistym kontaktować się, można powiedzieć, z tym realnym obiektem i współpracować z nim, odzwierciedlając jego pracę i pozwalając dzięki temu na szybsze, lepsze, wydajniejsze, no i w związku z tym również tańsze prowadzenie tego obiektu w ujęciu celu, dla którego on jest realizowany, czyli po prostu kosztów, wydajności czy jakości. To ja się cieszę, że pan Paweł wspomniał o tych różnicach cyfrowego bliźniaka w stosunku do modeli, które są jego prekursorem, no ale właśnie te nowe cechy bliźniaków, ta cyfrowość chyba, tak, która charakteryzuje te rozwiązania, czyni tę technologię tak wyjątkową. Panie Grzegorzu, czy ta wyjątkowość, czy te cechy związane z tym, że przy cyfrowych bliźniakach mamy do czynienia z big data, no bo przecież tam musi być naprawdę bardzo duża ilość danych procesowanych. Mamy tam do czynienia z analityką związaną z uczeniem maszynowym, ze sztuczną inteligencją. Mamy do czynienia z podejmowaniem decyzji w czasie rzeczywistym. I to są chyba właśnie te cechy, które powodują, że cyfrowe bliźniaki są tak wyjątkową technologią. To wszystko są cechy związane z Industry 4.0. Panie Grzegorzu, pan jest przedstawicielem przemysłu. Proszę powiedzieć, czy według pana cyfrowe bliźniaki to już jest właśnie przemysł 4.0? To jest jeden z głównych elementów przemysłu 4.0, jedna z głównych koncepcji, gdzie rzeczywiście przemysł 4.0 opiera się głównie na zbieraniu danych, ich analizie i odpowiednim reagowaniu i przewidywaniu, co procesowo może nastąpić w kolejnej fazie, czy to produkcji, czy organizacji produkcji. My obserwujemy trend stosowania cyfrowego bliźniaka w przemyśle, głównie automotive, ale nie tylko, bo zastosowanie cyfrowego bliźniaka jest bardzo wszechstronne i jednocześnie bardzo uniwersalne. Nie da się ukryć, że wymaga dosyć dużego zaangażowania, przygotowania odpowiedniego właśnie w kontekście zbierania danych. Dlatego właśnie cyfrowy bliźniak jest tym głównym obszarem, głównym elementem koncepcji Industry 4.0. Ze swojej perspektywy muszę powiedzieć, że my też widzimy jako organizacja coraz większą potrzebę stosowania cyfrowego bliźniaka. W naszej koncepcji projektowania też bardzo często przywija się wątek first time good. Chcielibyśmy za pierwszym razem projektować poprawnie. Ale nawet przy zastosowaniu cyfrowego bliźniaka może to nie być możliwe ze względu na pewne fizyko-chemiczne właściwości niektórych materiałów, komponentów, które w rzeczywistości wymagają i tak pewnego dostosowania, oprzyrządowania, wyposażenia, przebiegu całego procesu. Niemniej, poprzez zastosowanie cyfrowego bliźniaka jesteśmy w stanie przygotować maszynę do tego poziomu, żeby uniknąć tych zasadniczych błędów, żeby projekt był przygotowywany równolegle do takiego poziomu, gdzie z poziomu cyfrowego bliźniaka jesteśmy w stanie powiedzieć, że projekt jest przygotowany w sposób poprawny. A to, że wymaga jeszcze pewnych korekt na etapie, kiedy występuje montaż i uruchomienie, to już jest inna faza i pewnych sytuacji na pewno nie unikniemy, trzeba będzie pewnego dostosowania. Wracając jeszcze do pani pytania a propos wszechstronnego stosowania cyfrowego bliźniaka w przemyśle w kontekście Industry 4.0, to widzimy bardzo duży trend, bardzo mocny trend, zwłaszcza w dużych koncernach samochodowych, gdzie już bardzo często stosuje się jako wymóg, jako standard stosowanie cyfrowego bliźniaka już w całym obszarze projektowania, czyli tak naprawdę cały obszar montażu, produkcji, czy to samochodów, czy komponentów samochodowych, musi być poparty przygotowaniem modelu cyfrowego bliźniaka, zanim ten sprzęt, to całe wyposażenie, ten cały ciąg produkcyjny powstanie. Panie Grzegorzu, ale dlaczego tak jest? Słyszę, że pana doświadczenia są takie, że przemysł już wie, że nie ma odwrotu od cyfrowego bliźniaka. Dlaczego on stawia na cyfrowe bliźniaki? Zasada i przyczyna jest prosta. Jedna z głównych jest związana z kosztami. Budowa modelu cyfrowego to jest nic innego jak uniknięcie ponoszenia kosztów budowy modelu rzeczywistego,
gdzie zawsze trzeba, że tak powiem, zaprojektować, zamówić komponenty, poskładać, uruchomić. I zawsze jest ryzyko, że na końcu ten efekt, którego oczekujemy, nie będzie osiągnięty. A to oznacza, że musimy to później przebudować, musimy zmodyfikować, musimy najczęściej agile'owo, skokowo szukać rozwiązania i to też konsumuje czas. Więc unikamy tutaj ryzyka kosztowego przede wszystkim i też ograniczamy ryzyko nieosiągnięcia terminów, które są z punktu widzenia przemysłu kluczowe. Myśląc o tym, co jeszcze może skłaniać do tego, aby cyfrowe bliźniaki rozwijać i do tego, że ten trend jest absolutnie wzrostowym, to paradoksalnie fakt związany i dotyczący człowieka i dostępności zasobów ludzkich. Myśląc o tym, jak to przedstawić, może odniosę się trochę do kwestii kontekstowych. Wielu w przeszłości zwłaszcza traktowało digitalizację i cyfryzację jako coś, co może przeszkadzać pracy ludzkiej i ją zastępować. I oczywiście jest tak, że to służy głównie temu, aby pomóc człowiekowi i w jakiś sposób przyspieszać procesy. Bano się o to, że będzie to tą pracę ludzką zastępować w ujęciu takim, że ci ludzie nie będą potrzebni. Biorąc pod uwagę to, że mamy rynek pracownika, on się zmienia w taką stronę i brakuje nam rąk do pracy, rzeczywiście cyfrowy bliźniak może być jednym z wielu oczywiście, ale jednym z ważniejszych rozwiązań służących temu, żeby można było, korzystając z jego zalet, tą pracę ludzką przy braku zasobów ludzkich po prostu wykonać w tym, jak wspominał pan Grzegorz, zakładanym czasie, który dla branży motoryzacyjnej w ujęciu just in time, przecież tak podstawowym dla tej branży, powstaje. No właśnie, bo wspomniał pan o tym zasobie ludzkim, bardzo nie lubię tego słowa, ale o kadrze, którą będziemy w przyszłości zatrudniać. AGH postawiło na kształcenie inżynierów w zakresie również cyfrowych bliźniaków. Dlaczego? To są, myślę, że kwestie tych potrzeb i tych zalet, o których mówiliśmy już wcześniej. Z jednej strony oczywiście te cyfrowe bliźniaki muszą powstawać, więc są potrzebni specjaliści, głównie związani z programowaniem, z branżą szeroko pojętą, informatyczną, którzy będą potrafili je projektować. Z drugiej strony muszą to być też osoby, które będą wykorzystywały te cyfrowe bliźniaki, pracując z nimi już w realnej rzeczywistości procesowej. I jednych i drugich, oczywiście i dla branży motoryzacyjnej i dla innych branż, bardzo, bardzo potrzeba. No i niezmiernie się cieszymy, że możemy być liderami tego typu procesów dydaktycznych, procesów edukacyjnych w Polsce. I to jest, myślę, że główny wątek. Natomiast warto też wspomnieć, że ta idea cyfrowego bliźniaka też się rozwija. Mówimy z jednej strony o czymś już istniejącym, czymś zdefiniowanym, czymś, co rozwija się w ujęciu ilościowym, czyli rozwiązań różnych typów obiektów, które się odwzorowuje w świecie wirtualnym. Natomiast cały czas myśli się, jak już troszkę wcześniej wspominaliśmy, o rozwijaniu tej idei w koncepcję łączenia tych cyfrowych bliźniaków ze sobą i tworzenia rozwiązań, które pozwolą na ułożenie w tym cyfrowym świecie, jak najlepsze ułożenie w tym cyfrowym świecie całych procesów. Nie tylko procesów montażowych czy wytwórczych w ujęciu produkcyjnym, ale całych procesów biznesowych, które często są po prostu dużo szersze i bardziej skomplikowane. Panie Grzegorzu, pan profesor wspomniał o pewnym wyzwaniu związanym z brakiem kadry i obawach ludzkich, czyli tym naszym ludzkiej stronie, że cyfrowy bliźniak zabierze nam pracę. Czy biznes dostrzega potrzebę większej ilości specjalistów w tym zakresie? Na pewno cyfrowy bliźniak, jego zastosowanie wymaga dość dużej wiedzy i doświadczenia specjalistycznego. I nie jest to już teraz moda, że cyfrowy bliźniak powinien być stosowany, tylko my postrzegamy to jako organizacja, jako w zasadzie potrzeba. Potrzeba wynikająca z tego, że dzisiaj świat oczekuje skracania terminów realizacji różnych przedsięwzięć. Dotykamy tego codziennie i szukamy na każdym kroku optymalizacji. I też widzimy, że ta optymalizacja jest możliwa właśnie poprzez zastosowanie takiej technologii, czego doświadczamy i nad czym obecnie pracujemy. Natomiast w kontekście pewnej obawy, że cyfrowy bliźniak może nam zabrać pracę, śmiem twierdzić, że nie. Cyfrowy bliźniak z punktu widzenia biznesowego i z punktu widzenia realizacji różnych projektów powinien pomóc światowi biznesu optymalizować procesy wdrażania, przygotowywania, uruchamiania różnych przedsięwzięć, różnych projektów biznesowych poprzez skracanie czasu ich trwania, ponieważ pewne prace projektowe i testowanie oraz przygotowanie załogi na przykład do obsługi dużej instalacji może być realizowane równolegle. Jak w praktyce wasza kadra, właśnie inżynierowie, podchodzą do tych nowych technologii? My jesteśmy organizacją uczącą się.
firmą inżynieryjną, gdzie szukamy nowoczesnych rozwiązań i staramy się stosować najlepsze narzędzia, jakie są dostępne na rynku po to, żeby optymalizować naszą pracę i też, żeby korzystać z tego dobrodziejstwa pomysłów różnych osób na tym świecie, które właśnie budują tego typu narzędzia usprawniające pracę inżynierów. Nie jesteśmy jeszcze super specjalistami w zastosowaniu cyfrowego bliźniaka. Cały czas poznajemy tą technologię, ale naszą drogę w poznawaniu i stosowaniu cyfrowego bliźniaka rozpoczęliśmy, jak wspomniałem, już szereg lat temu. W ostatnich latach udało nam się wdrożyć w kilku projektach właśnie technologię cyfrowego bliźniaka po to, żeby uczyć się tej technologii, tej techniki i stosowania tego rozwiązania. Obecnie jesteśmy w fazie przygotowywania się do kolejnych kroków, żeby tak naprawdę wpleść w proces projektowania stosowanie cyfrowego bliźniaka, żeby ograniczyć ryzyka techniczne, żeby je zniwelować i też żeby szukać możliwości skracania czasów realizacji dużych przedsięwzięć. To jest nasz główny cel. Więc jesteśmy na ścieżce uczenia się, wdrażania i chcielibyśmy w pełni docelowo korzystać z dobrodziejstwa cyfrowego bliźniaka. Kształcąc inżynierów w tym zakresie, przechodzimy stopniowo w symulacjach, które prowadzimy, w zakres wykorzystania cyfrowego bliźniaka, żeby z jednej strony pokazać, jaki efekt można dzięki niemu uzyskać, głównie w aspekcie czasu, a więc znowu kosztów i obniżki poziomu tych kosztów, ale także ograniczenia ryzyk technicznych, o których pan Grzegorz mówił i wskazywaliśmy na to też wcześniej. Natomiast po drugie też pokazywać, w jakim kierunku można je również rozwijać, czyli rozwijać same cyfrowe bliźniaki, bo to też jest cały czas element do rozwoju. Z tematem naszej rozmowy zmierzamy już autostradą do cyfrowego bliźniaka w branży automotive. Jakie jest zastosowanie konkretnych przykładów w tej branży? W przypadku dużych instalacji, w przypadku dużych linii montażowych, lakierniczych, spotkaliśmy się z zastosowaniem cyfrowego bliźniaka właśnie do symulowania całego procesu, procesu zwłaszcza rozproszonego. To jest pierwsze zastosowanie, które jest chyba najbardziej popularne z tym, z którym mamy do czynienia, które obserwujemy właśnie w branży automotive, jako można powiedzieć standard. System rozproszony, gdyby pan mógł doprecyzować. System rozproszony to jest duża instalacja składająca się z wielu gniazd produkcyjnych, montażowych, czy też lakierniczych, zwłaszcza w branży automotive, gdzie są to duże ciągi produkcyjne. My jako firma raczej dostarczamy mniejsze linie montażowe, ale z kolei o dużej precyzji. Staramy się skupiać na naszym portfolio produktowym, czyli naszymi produktami są linie do dosyć precyzyjnego montażu elementów związanych z elektroniką samochodową, z nowoczesnymi napędami i w tym obszarze się poruszamy, więc nie budujemy super systemów rozproszonych. Natomiast z naszej perspektywy cyfrowy bliźniak, jak już wspomniałem, oczywiście jest to wspomaganie procesu projektowania, unikanie błędów i przygotowywanie całego procesu projektowego, czy też całego projektu do takiego stanu, żeby można było w krótszym czasie to uruchomić. Ale wracając do zastosowania w automotive, to co my obserwujemy, że niektóre koncerny stawiają to już jako wymóg, że każdy projekt powinien być przygotowany równolegle albo nawet wcześniej w obszarze cyfrowego bliźniaka przed realną budową, czy też dostarczeniem wyposażenia, czy też danej linii montażowej, czy produkcyjnej docelowo do zakładu. Chodzi o to, żeby uniknąć błędów, ale przede wszystkim, żeby być przygotowanym na szybki proces uruchomienia. Innym modelem pracy i przygotowania obszaru produkcyjnego, jako gotowego do produkcji, jest to, że bardzo często te instalacje, na przykład gniazda zrobotyzowane, duże systemy montażowe, nie są montowane w zakładach dostawców, integratorów, takich jak my. Ze względu na wielkość, gabaryt i stopień skomplikowania i rozproszenia. I czas. Czas oczywiście, no, dziękuję za to. Są instalowane bezpośrednio w zakładach. I byłoby niemożliwe uruchomienie w krótkim czasie tak dużego systemu bez odpowiedniego przygotowania. I właśnie bardzo często widzimy i obserwujemy, że cyfrowy bliźniak umożliwia odpowiednie przygotowanie się do sprawnego, skutecznego uruchomienia takiego dużego ciągu produkcyjnego. Mówiliśmy tutaj o zastosowaniu cyfrowego bliźniaka do projektowania i wiemy, jakie zalety to przynosi. I rozwijając tutaj myśl pana Grzegorza, wydaje się, że to na razie, będąc dobrą praktyką, za chwilkę stanie się wręcz wytyczną, dlatego że w nowych tak zwanych rulesach, czyli zasadach, które wskazywane są przez dwie największe organizacje zrzeszające producentów samochodów, czyli i VGA i IATF, czyli organizację niemiecką i organizację amerykańską, już zapisane są w tych zasadach wydanych w ostatnich miesiącach wskazania dotyczące pracy na cyfrowych bliźniakach, więc to, podbijając dobre praktyki, o których mówi pan prezes, są już pewne wskazania i wskazówki mówiące o tym, że będzie to za chwilkę wytyczna, wręcz systemowa samej branży motoryzacyjnej.
Natomiast odnosząc się do kwestii już realizacji i wdrożeń samych cyfrowych bliźniaków pod kątem optymalizacji procesów istniejących, wiemy, że branża motoryzacyjna pracuje co do zasady na niewielkich marżach, bo pracuje w oparciu o produkt masowy, o produkcję seryjną, produkcję masową. No i jednym z zasadniczych, można powiedzieć, wskaźników dla tej branży jest wskaźnik OI, określający, można powiedzieć, wydajność, efektywność danej linii procesu, czy też niżej na to patrząc, danego elementu tego procesu. I gdy popatrzymy sobie na składniki tego wynikowego wskaźnika, wydajność, dostępność i jakość, wszystkie one mogą być poprawiane właśnie poprzez cyfrowy bliźniak i odnosząc metody, które wykorzystuje się do pracy nad poprawą wskaźnika OI, które opierają się często na podejściu Lean Manufacturing, czy Lean Management jeszcze szerzej, one praktycznie w każdym wydaniu, w największym przypadku wydaje się, że to dotyczy metody TPM, czyli metody predykcyjnego zarządzania urządzeniami i maszynami, są oparte i mogą być oparte na cyfrowym bliźniaku i w moich doświadczeniach, czy z wdrażaniem takich kwestii w przedsiębiorstwach, czy też testowaniem ich, bo też mam okazję opiekować się laboratorium Lean na AGH, rzeczywiście we wszystkich, mogę powiedzieć, z tych wdrażanych projektów w ostatnim roku rozpoczynało się od cyfrowego bliźniaka i można powiedzieć, że kończyło się na cyfrowym bliźniaku. Rozpoczynało myśląc o projektowaniu, kończyło myśląc o kwestii wdrażania go jako jeden z przedmiotów, sposobów na prowadzenie optymalizacji i ciągłego doskonalenia. Czyli z tego, co panowie mówicie, z jednej strony to są oczywiste korzyści, które widzą zakłady, producenci samochodów z wdrażania tych technologii cyfrowych bliźniaków. Z drugiej strony pan profesor wspomniał też o tych rulesach, a więc o wytycznych, bez dostosowania się do których tym zakładom po prostu będzie trudno funkcjonować w tej branży, bo jakby chociażby z tej strony takiej regulacyjnej ta presja będzie rosła. Ja mam jednak taką potrzebę jeszcze podpytania o jakieś konkretne przykłady stosowania cyfrowych bliźniaków w przemyśle automotive, ale nie tylko, w przemyśle w ogóle. Panie Grzegorzu, czy pan pokusi się jeszcze o rozwinięcie tego tematu? Cyfrowy bliźniak jest stosowany do zbierania danych i modelowania, odwzorowywania różnych sytuacji, chociażby wyciągania informacji z użytkowanych samochodów po to, żeby ulepszać komponenty w nich stosowane, albo w ogóle ulepszać całą koncepcję rozwiązań stosowanych w różnych autach. Jeżeli mamy opomiarowanie pewnych komponentów, jeżeli mamy możliwość zbierania tych danych i wyciągania wniosków, to na pewno jest to baza do tego, żeby kolejne modele samochodów były lepiej przygotowane, lepiej zaprojektowane, żeby na przykład zwiększać ich żywotność albo zmniejszać usterkowość, na czym zależy koncernom samochodowym. Panowie, ja sobie pozwolę trochę, może wsadzić kolokwialnie mówiąc, kij w mrowisko i zapytać o wyzwania i o trudności, o, no nie chcę powiedzieć o minusy cyfrowego bliźniaka, no ale jakieś chyba muszą być. Być może właśnie o wyzwania, jakie widzicie, bo o zaletach mówiliśmy bardzo dużo. Jakie mogą być trudności, jakie wyzwania, być może jakie okoliczności, kiedy niekoniecznie stosowanie cyfrowego bliźniaka w przemyśle będzie właśnie wskazane? Świetne pytanie. To jest dla nas, z naszej perspektywy i w tym obszarze, w którym my się poruszamy, czyli w obszarze budowy maszyn, budowy linii montażowych, wyzwaniem jest na pewno zaimplementowanie, wdrożenie procesu związanego z cyfrowym bliźniakiem w ten proces projektowania, prawda, żeby zrównoleglić te prace, żeby nie było konieczne wydłużanie harmonogramu albo wręcz jego skracanie. I z tym się mierzymy na dzień dzisiejszy. Inną sprawą jest to, że oczywiście cyfrowy bliźniak to jest też pewien dodatkowy nakład pracy. I w momencie, kiedy mamy nowy projekt, niepowtarzalny projekt, to jest kwestia, jaki czas trzeba przeznaczyć na to, żeby zbudować taki model. Oczywiście, jeżeli są duże ryzyka techniczne, jest uzasadnienie ku temu, żeby zamodelować jednak pewne rozwiązania, żeby uniknąć ryzyk i kosztowych, i terminowych, to jest to na pewno uzasadnione, ale zapewne będą sytuacje w różnych przedsięwzięciach, że stosowanie cyfrowego bliźniaka może stać pod znakiem zapytania. Mówimy tutaj o pojedynczych projektach rozwojowych, projektach, gdzie niekoniecznie w każdym przypadku albo dla każdego procesu stosowanie cyfrowego bliźniaka będzie uzasadnione. Myśląc jeszcze o takich już technicznych wręcz problemach, wyzwaniach, które stoją przed cyfrowymi bliźniakami, no wskazałbym na to, że podstawową różnicą między takim, powiedzmy, że protoplastą offline'owym cyfrowego bliźniaka, samym cyfrowym bliźniakiem jest to, że on musi być cały czas w ujęciu online, czyli bezpośrednio powiązanym z obiektem, który odwzorowujemy. Więc z jednej strony pojawia się kwestia oczywiście wyzwań natury informatyczno-telekomunikacyjnej i tutaj no
powiedzmy sobie szczerze, że rozwój internetu, rozwój sieci 5G pozwolił na to, żeby można było takie kwestie rozwijać, bo mówimy o tym, że cyfry bliźniaki mają, jeśli chodzi o swoje korzenie, wręcz 50 lat już przeszłości. Natomiast to wszystko dzieje się w ostatnich latach? Nie dlatego, że nie wiedzieliśmy, o co nam chodzi, nie dlatego, że był kłopot z projektowaniem takich rozwiązań, ale był kłopot z ich powiązaniem, połączeniem w świecie rzeczywistym z realnym obiektem i to wciąż jest też jedno z takich wyzwań technicznych bardzo dużych. Drugim, które oczywiście wiąże się również z kwestiami komunikacyjnymi, to jest cyberbezpieczeństwo takich rozwiązań, bo no wiemy, że staje się to jednym z największych wyzwań, jeśli chodzi o ryzyka. No a trzeci, który gdzieś balansuje pomiędzy przewagą szans nad zagrożeniami, które zauważamy w ostatnim czasie, to jest kwestia uczenia się tych rozwiązań i tego, na ile będziemy mogli rzeczywiście, chroniąc je w zakresie cyberbezpieczeństwa, cały czas móc nimi jednak sterować, albo potem również im ufać z punktu widzenia właśnie ewentualnego złego wykorzystywania tego typu rozwiązań przez niecnych ludzi, którzy no niestety na tej naszej planecie zawsze pewnie będą się rodzić. Techfulness. Technologia, uczucia i biznes. Trochę zmierzając ku końcowi, chciałam przytoczyć takie ciekawe wyjaśnienie, czym cyfrowy bliźniak jest, z którym spotkałam się w czasopiśmie The Economist. Takie wyjaśnienie dla laika, czym jest cyfrowy bliźniak. No otóż wyobraźmy sobie, że lekarze mogliby stworzyć cyfrową wersję bliźniaka nas samych. Wersję, która aktualizuje się w czasie rzeczywistym za pomocą danych zbieranych z czujników, sensorów, które są umieszczone w naszym samochodzie, w naszym domu, w naszych smartwatchach, które przecież są coraz bardziej popularne, analizują różne dane z nas samych już teraz, no i te dane byłyby wykorzystywane, czy ten cyfrowy bliźniak byłby wykorzystywany do tego, żeby sygnalizować, a być może nawet przewidywać chorobę w momencie, kiedy możliwe jest postawienie diagnozy, dzięki czemu też unikniemy leczenia albo podejmiemy leczenie w momencie, kiedy ono będzie najbardziej efektywne. No niesamowicie kusząca perspektywa, chociaż biorąc pod uwagę te kwestie etyczne, trochę jakby jest to być może wątpliwe. Czy panów zdaniem ta technologia cyfrowych bliźniaków ma aż tak ogromny potencjał? Nie tylko w przemyśle, nie tylko w sektorze automotive, ale w ogóle, panie profesorze, jak pan to widzi? Tak, absolutnie tak. Oczywiście musimy mieć świadomość zagrożeń, które z tą technologią się wiążą. Mówiliśmy o nich przed chwilką. Natomiast zalety, od których rozpoczęliśmy i którą poświęciliśmy jednak większą część naszego czasu, nawet w tym aspekcie przemawiają na korzyść tego rozwiązania. I śmiem twierdzić, że z punktu widzenia nawet ekonomicznie traktowanego podejścia do cyfrowych bliźniaków, ten rynek zwiększy się kilkukrotnie, jeśli nie kilkunastokrotnie w obrębie najbliższych 10 lat. No to wynika z zalet i przewagi tych zalet jednak nad tymi wyzwaniami. Oczywiście musimy nad tymi wyzwaniami pracować. Zresztą wiemy i mówiliśmy o wadze na przykład kwestii cyberbezpieczeństwa, czy w ogóle etyki, jeszcze traktując to szerzej, ale no, jest to w moim odczuciu jedna z wielu słusznych dróg, którym powinniśmy iść. Panie Grzegorzu, a jak pan ocenia, jak pan widzi przyszłość cyfrowych bliźniaków? No chyba przede wszystkim w przemyśle, bo to pana działka. Patrząc na trendy, patrząc na różne estymacje i szacunki na rynku, to cyfrowy bliźniak, w mojej opinii, w najbliższych latach stanie się standardem powszechnie stosowanym w przemyśle. Z przyczyn, które tutaj wcześniej wymieniliśmy podczas tej rozmowy. Więc nie mam tutaj wątpliwości, że będzie coraz powszechniej stosowany. Oczywiście są pewne wyzwania dotyczące tego, czy narzędzia dostępne, technologia dostępna w obszarze cyfrowych bliźniaków, to już jest ten poziom, który jest najbardziej skuteczny, dostępny, elastyczny w stosowaniu. Bo z tym się mierzymy na co dzień, prawda? Czy to już jest to rozwiązanie, które możemy łatwo implementować, które jest dostosowane do różnorodnych przypadków, z którymi mamy do czynienia. Natomiast bardzo mnie intryguje, jak będzie wyglądało połączenie cyfrowego bliźniaka ze sztuczną inteligencją, która jest ostatnio dużym trendem na rynku i mamy i sygnały, i konkretne już implementacje tych algorytmów, więc przewiduję, że tutaj może nastąpić kolejna rewolucja przemysłowa. W moim odczuciu ta rewolucja już się dzieje. Ona oczywiście jest na etapie rozpoczęcia się, ale widzimy już, że dzieją się takie projekty, które są projektami już przemysłowymi. My je obserwujemy głównie na etapie doktoratów wdrożeniowych, które łączą te dwie technologie ze sobą i łączą sukcesem. To znaczy w takim ujęciu, że te rozwiązania są wdrażane i muszą zostać wdrożone, bo taka jest idea doktoratu wdrożeniowego i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to już się dzieje. To prawda, ciekawe czasy przed nami, a jeszcze bardziej ciekawe jest to, że to my napiszemy ciąg dalszy tej historii i to razem.
Dziękuję panie Grzegorzu, dziękuję panie profesorze za udział w Techfulness. Bardzo ciekawa rozmowa. Panowie, ja również dziękuję za odwiedzenie Techfulness i za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.